Cześć wszystkim! Witam Was bardzo serdecznie. Mamy jeszcze dosłownie chwilkę, zanim zaczniemy nasze spotkanie. No, powiem spotkanie po dłuższej nieobecności mojej tutaj na live'ach, po dłuższej przerwie. Powiedzcie mi, czy mnie słychać i dobrze widać. I poczekajmy jeszcze troszeczkę, niech się wszyscy włączą i powoli sobie zaczniemy. Ostatniego naszego live'a mieliśmy bodajże z rok temu. No to trochę dużo czasu minęło od tej pory. W międzyczasie myśmy nie próżnowali, sporo rzeczy się tutaj u mnie w galerii i w pracowni działo. Sporo różnych działań w internecie, o których za chwilę Wam też powiem, bo są, myślę, bardzo ciekawe. No i co? Powoli będziemy sobie zaczynać. Powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że wzięliście udział w mojej ankiecie. W ankiecie, która miała właśnie dotyczyć tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Było sporo głosów, te głosy były zróżnicowane, ale o włos wygrał temat zaprąć zieleń do swojego domu. Dlatego ja dzisiaj zaprosiłem moje zielone obrazy do mojej galerii i o tych właśnie wiosennych obrazach, jakichś takich właśnie skąpanych pejzażach, w zieleniach, odcieniach zieleni będę dzisiaj Wam opowiadał. A wybrałem kilka obrazów, kilka najciekawszych, tak żebyśmy sobie mogli o każdym trochę więcej powiedzieć, więcej szczegółów pokazać, no bo myślę, że to jest bardzo ciekawy temat i chętnie oczywiście, jak zwykle, będę się z Wami dzielił moimi historykami na temat tego, jak obrazy pokazywałem, malowałem, obrazami, tematami, warsztatem, jak to wszystko się zaczęło. Niech spojrzę na zegarek, 3 minuty po, myślę, że śmiało już możemy zaczynać. Tak więc, zaproś zieleń do swojego domu, a ja Was dzisiaj zapraszam na wycieczkę i zwiedzanie moich obrazów, właśnie w tej tonacji kolorystycznej. Zapraszam. To co, zacznijmy może od tego obrazu, który tutaj ustawiłem na środku, który jest chyba największym z dzisiaj prezentowanych obrazów. Stanę z boku tak, żebyście mogli rzucić okiem na niego w pełnej okazałości. Zobaczcie, on tak wygląda. Troszeczkę przesunę, można było widzieć go od góry. No i to jest bardzo ciekawy obraz z kilku powodów. No oczywiście kolorystycznie, jak widzicie, przedstawia taki gęsty bór, gęsty zielony bór, gdzieś głęboko w lesie i zależało mi, żeby tutaj właściwie ująć dwa elementy. Pierwszy z nich to polana, gdzieś tam w dali, nieopodal powiedzmy obserwującego, czyli nas stojących z przodu. Polana zalana słońcem, które gdzieś tam promienie słońca prześwitują, przechodzą między koronami drzew, tworząc taką ciekawą, rozjaśnioną kompozycję na środku pracy. No i to jest jeden element. Drugi, gdzieś tam w tle jeszcze prześwitują błękity właśnie nieba, ale generalnie skupiamy się tutaj na polanie. Drugi fajny element, na który tutaj warto zwrócić uwagę, to jest taka brama, powiedzmy. Brama stworzona z drzew. Zobaczycie sobie tutaj po lewej i po drugiej, prawej stronie te drzewa tak by troszeczkę zachodzą na siebie konarami, gałęziami gdzieś tam u góry, tworząc takie sklepienie troszeczkę, ala sklepienie. To jest specjalnie wykonany zabieg, aby właśnie ukazać taką bramę do lasu, przez którą właśnie zaglądamy gdzieś w głąb jakiegoś tam gęstego boru i właśnie mamy widok na taką piękną, oświetloną słońcem, jakimś takim porannym pewnie słońcem, jeszcze takim ostrym dosyć latem, letnim polanem. Więc kompozycja była taka i taki był zamysł, żeby w ten sposób właśnie ukazać taką głębię tutaj tego obrazu. Drugi, a właściwie trzeci taki ciekawy, istotny element tej pracy to jest to, że tutaj mamy dużo też światłocieni, mamy dużo tutaj właśnie tych ciemnych elementów na obrazie, które przede wszystkim znajdują się tutaj w dole, pokazując to całe runo leśne, które mamy na dolnej części obrazu. Ale też oczywiście jest tutaj to ujęte na górze, tak żebyśmy to kompozycyjnie, kolorystycznie też się zgrywało.
I właśnie na takim tle podmalunków ciemnych, ciemnych kolorów, ciemnych tonacji różnych, czyli mieszanin, bo powiedzmy różnych kolorów ciemnych, tak brązy, granaty i tak dalej, bo w naturze nie występuje taki czarny, tylko właśnie to są zawsze mieszanka różnych kolorów, tonacji, która nadaje właśnie taki, takie, a nie inne właściwości, ma właściwości tutaj kolorystyczne. No i na tym tle właśnie zacząłem później malować, malowałem liście. Liście, które właśnie po części są malowane takim fajnym pędzlem, który nazywa się taki party pędzel. Właściwie i on jest taki bardzo mocno czapierzony. Bardzo ciekawy, wąski pędzelek. Wygląda trochę jak irokez z boku, ale świetnie się nim maluje właśnie takie rzeczy jak mchy, paprocie takie wielkie, łopiany, liście łopianu. No bo to świetnie kryje ten pędzel i tutaj mi zależało, żeby właśnie takie listowie na tym runie leśne, na tym dnie lasu ukazać. I przez to gdzieś tam, przez to runo leśne, te liście takie wielkie, gdzieś tam stoimy wśród tego wszystkiego i sobie przez tą naszą bramę do lasu obserwujemy polanę, czy coś tam zaraz się na niej nie pojawi, czy coś nie wyskoczy, jakiś zwierzak leśny, a może jakieś krasnoludki będą się ganiać, albo jeszcze coś innego. Bo jak zwykle w moich obrazach musicie pamiętać o tym, że zawsze jest taki element magiczny, element bajkowy, baśniowy, który zawsze staram się do tych moich prac przemycać. Okej, lećmy dalej. Nie zostawię Was na długo w tym głębokim lesie, ale zaproszę Was trochę na polanę. Chodźmy troszeczkę może w moje prawo. Tak, żebyśmy zobaczyli kolejny obraz, również skąpany w zieleniach, ale też bardzo ciekawy tematycznie. I może od tego też zacznę opowiadać. Bo zobaczcie, tu jest coś bardzo interesującego. Tutaj z kolei mamy rzut na linię lasu. Na linię lasu. Właśnie też takiej dużej polany, na której rosną już witamy wielkie... Emilię. Cześć Emilia. Na której rosną właśnie wielkie takie trawy, wielkości może nawet człowieka, no, bądź nawet wyższe. No i one tutaj ująłem je właśnie w takiej też kolorystyce soczystej kolorystyce właśnie takich zieleniach. I one tutaj też, jak widzicie, na wietrze ładnie się chwieją z lewa na prawo, wyglądają jakby sobie tańczyły w tej polanie. A my stoimy gdzieś w środku, schowani w tych trawach i obserwujemy, co się dzieje tam na tych kolejnych planach, czyli tutaj na linii lasu. A na tej linii lasu też się sporo dzieje, bo no to, że mamy tutaj też gęsty ból, gęsty las, gdzie zobaczcie, że tych liści jest tutaj pełno na tych drzewach, mamy środek, na pewno środek lata musi tutaj być koniecznie. Bo te liście są soczyste, te zielenie są soczyste, ale zobaczcie, te kolory są różne w zależności od tutaj miejsc, które są na obrazie, bo liście cały czas pracują, wiatr wieje, czyli ten kolor cały czas się zmienia, nie jest jednostajny, nie jest monotonny. Też warto o tym pamiętać, jak się maluje obraz, żeby to nie był taki monotonny kolorystycznie też, oczywiście oprócz kompozycyjny i tak dalej, obraz. Więc tutaj to wszystko faluje na wietrze, ale zobaczcie, co się dzieje tutaj w lewej części obrazu. Wpadłem na to, powiem szczerze, malując już będąc na którymś tam z etapów malowania obrazu i pomyślałem sobie, że tutaj pojawia się, widzicie, taką smugę białego światła wydobywającą się jakby tutaj z terenu zaraz za polaną pod samym już lasem. To jest taka smuga energii, czystej białej energii. Dla mnie to się skojarzyło trochę z tym, jak na przykład Gandalf biały gdzieś się pojawiał, czyli jakiś mag wylądował, teleportował się na polanie. Ta biała smuga została jeszcze po tym, jak się tu pojawił. No i zaraz gdzieś ruszył jakieś tam przygody swoje. Więc dla mnie, tak jak wspominałem o tym magiczności tych wszystkich moich prac, podejścia do tematu, to jest taka bardzo, powiedzmy, namacalna, bo jak widzicie tutaj gdzieś ta łuna jest, smuga. Moim zdaniem ona ciekawie urozmaica obraz i takie nadaje też takiej zagadkowości, ciekawości. Co tam może być? Skąd ona się wzięła? Kto tam się pojawił? Czy ktoś się pojawił? Czy może UFO przyleciało? No wiecie, wyobraźnia tylko nas może ograniczać. Więc to jest właśnie taki przykład takiego magicznego ujęcia właśnie kąpany w zieleni pejzażu właśnie takiego lasy łąki. Ale dobra, chodźmy dalej, bo mamy tych obrazów jeszcze kilka do pokazania. Czas nas goni, więc przejdźmy sobie może teraz, żeby nie było zbyt monotonnie.
W lewo. A w lewo dojdziemy też do ciekawego obrazu. Zobaczcie, on tutaj jest. W twoje lewo. W moje lewo, tak, tak, moje lewo zapraszam. To jest ciekawy pomysł na obraz. Dlaczego? Dlatego, że znowu innych technik trochę użyłem, trochę takich technik mieszanych. Ponieważ lubię eksperymentować, poszukiwać nowych sposobów wyrażenia siebie, ekspresji, nie tylko jeżeli chodzi o pomysły, tematy o malarskie, ale również o warsztat, narzędzia stosowane i tak dalej, i używane formy. Więc to jest taki przykład, taki właśnie moich poszukiwań. Dlaczego? Dlatego, że ten obraz, dość że jest namalowany pędzlami, te podkłady, podmalunki, farby, zieloni, odcieni, zieleni, zostały nałożone pędzlem. Teraz jest tutaj pewna zagadka, to jeszcze też na marginesie powiem, ponieważ jak widzicie, jesteśmy w ciemnym morzu, prawdopodobnie gdzieś tam już pod wieczór. Kolorystyka nam pokazuje, że to jest jednak pora albo jest wiosenna, bądź wczesnego lata, ale już tak pod zmierzch podchodzi. Idziemy jakąś tam leśną, szeroką, dosyć takim duktem. No i gdzieś tutaj pojawia nam się trochę jasne, więcej takich jasnych kolorów, zieleni mieszających się trochę żółcieniami, które mogą, no też no, oczywiście nasuwać pewne pytania, zagadkę, co tam się dzieje, co tam się pojawiło, czy ten rozbłysk tych jasnych kolorów, barw na tle tego ciemnego boru zwiastuje, że pojawił się jakiś przybysz z kosmosu albo jakiś inny bajkowy, jakaś inna bajkowa postać. No a prawdopodobnie tak, może tam jest jakiś pałac ukryty albo inne ciekawe miejsce, które właśnie emanuje taką energią rozświetlającą tutaj w tym drugim, trzecim planie ten obraz. Więc kompozycja i założenie było właśnie takie. Pamiętajcie, że każdy obraz interpretujemy na swój własny sposób, więc jak ja tutaj widzę to, co Wam opowiadam, Wy możecie zupełnie coś innego widzieć, co jest no, oczywiście jak najbardziej wskazane i oczekiwane w oglądaniu, w analizowaniu obrazu. Ale wróćmy jeszcze do warsztatu, ponieważ, jak wspominałem, coś nowego. Tak, coś nowego. W rzeźbie, nie? W rzeźbie używa się takich specjalnych rylców, które wyglądają jak pędzel, ale końcówka jest zakończona taką gumową, końcówką trochę wygląda jak gumka na ołówku, ale one mają różne kształty, przeważnie są zaostrzone i służą do tego, żeby modelować na przykład w glinie, w gipsie różne właśnie takie ciekawe faktury i struktury. Ja postanowiłem to, i to chyba nic nowego nie jest, wykorzystać to przy malowaniu obrazów i tutaj to wszystko, co widzicie, co jest, przedstawia drzewa, gałęzie, liście, krzaki, to wszystko powalone tutaj jakieś konary, to wszystko jest właśnie stworzone właśnie w ten sposób, takimi, nazwijmy to, rylcami. Pewnie to się fachowo inaczej nazywa, nie musimy wchodzić w szczegóły techniczne. Ważne, że te wszystkie elementy właśnie są w pewien sposób wyskrobane w farbie, czyli tym końcówką dotykamy farby i lekko naciskając, stworzymy taką ciekawą fakturę i kształt. Czyli to jest taki nieoczywisty kształt właśnie, chłup jakiś tutaj narośli na tych drzewach, które można oczywiście różnymi sposobami osiągnąć. Ale ten, myślę, jest całkiem ciekawy i nadaje takiej trójwymiarowości całej kompozycji, całej pracy. I myślę, że całościowo też ciekawy jest, taki dosyć innowacyjny jak na mnie, ponieważ przeważnie, no, przeważnie farby, pędzle, szpachle, a tutaj coś nowego, co się sprawdza. I na pewno jeszcze będę obrazy w tym, albo w tym stylu mieszanym jakimś malował. Tym się też również będę z Wami dzielić. Ok, chodźmy dalej, bo tu mamy jeszcze kilka obrazów, które też, myślę, zasługują na naszą uwagę i o których parę słów moglibyśmy powiedzieć. Zobaczcie tutaj, jeden z mniejszych obrazów. Możecie go dobrze nie widać, ja go wezmę i pokażę, będę go trzymał w ręku. I ten obraz wygląda tak. Rozmiar ma 30x40, jest to olej na płótnie. I ten obraz jest jedną z naszych tutaj pamiątek, które pojawiły się, nazywam je pamiątkami, które pojawiły się po naszych wizytach właśnie w Bieszczadach. Namalowałem kilka takich obrazów, które ukazują piękno tamtejszych krajobrazów, przeważnie w dużych rozmiarach, a to jest jeden właśnie z mniejszych, no ponieważ różne macie pomieszczenia, domy, mieszkania, więc w jednych się sprawdzą lepiej duże obrazy, w innych mniejsze. Więc do wyboru, do koloru, jeżeli chodzi o pracę i rozmiary tutaj w mojej galerii. Więc to jest taka typowa ścieżka gdzieś tam na połoninie sobie idzie, przepraszam, wędrujemy sobie tą ścieżką, podziwiając góry, pagórki,
i Belski gdzieś tutaj na pierwszym, drugim, trzecim, a nawet czwartym planie jeszcze gdzieś tam głęboko skąpane już w słońcu zachodzącym, w chmurach, właśnie w tej parującej całej parze wodnej, która tutaj się pojawia nad drzewami. Jest to wspaniały, piękny widok w górach, bardzo popularny, bo to jest natura oczywiście i jest to, myślę, ciekawe ujęcie. Jeżeli ktoś chodzi, lubi zwiedzać, bywać właśnie na przykład w Bieszczadach, powiecie sobie taki obraz i właśnie w zimowe, ponure dni, czy deszczowe, ponure, jakieś takie nieprzyjemne dni, mogę sobie popatrzeć i już się przenosimy, przynajmniej mentalnie, do tych czasów letnich, kiedy sobie podróżowaliśmy właśnie takimi bądź podobnymi ścieżkami, zwiedzaliśmy, odkrywaliśmy nowe miejsce w naszych na przykład pięknych Bieszczadach. Więc jak macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Ja tutaj bardzo jestem po proszę. To, żeby przekazywać. Jest mój moderator Celina, więc jeżeli macie pytania, oczywiście jak najbardziej chętnie opowiem. Czy macie jakieś pomysły albo komentarze, pomysły na inne ciekawe spotkania nasze, to bardzo proszę, żebyście komentowali. Ok, chodźmy dalej. Odstawiam na razie nasze Bieszczady na bok i zaproszę Was tutaj do też, myślę, ciekawe dwa obrazy, które pokazują nam takie fajne ujęcie rzeki w lesie. Rzeki w lesie jest, ja bardzo lubię ten temat. Zaraz powiem dlaczego i opowiem o tym obrazie tutaj. Jeżeli go dobrze nie widać, jak go wezmę też w rękę. Dobra, teraz go widzę. To jest taki właśnie obraz rzeki gdzieś tam meandrującej sobie, płynącej przez jakiś, akurat w tym odcinku, zalesiony kawałek swojego tutaj biegu nurtu. Bardzo realistyczny. W tej wodzie tutaj, w tej spokojnej tafli, tak na pozór oczywiście, bo jeżeli się wpatrzymy w detale, zobaczymy, że tam cały czas coś się dzieje. Są jakieś takie drobne pociągnięcia pędzlem bądź szpaki, które właśnie nadają takiej trochę też energii, na którą widzieć dopiero jak się przyjrzymy troszeczkę dłużej obrazowi. Na początek wygląda on bardzo statycznie, że tam ta woda jest spokojna, ta tafla wody jest spokojna, a wszystko co mamy ponad nią, drzewa właśnie, liście, krzewy w różnych odcieniach i kolorach, odbijają się w tej toni wody, są takie zhomogenizowane w niej i ja bardzo to lubię właśnie, kiedy ta kompozycja jest taka zrównoważona, że to, co na górze odbija nam się na dole w takich ciekawych, różnych refleksach, ujęciach, dynamicznych czasami, więc to jest jeden z tematów, który bardzo lubię, dlatego ten obraz tutaj też dziś jest i z nimi się tutaj z Wami dzielę. Parę takich szczegółów technicznych, o których też wspomnieć warto. Kolejny raz użycie tego samego pędzla, o którym Wam wspominałem przy pierwszym obrazie. Tego Jokerza, który tutaj też posłużył mi do wykorzystania przy malowaniu właśnie tych wszystkich tutaj paproci, mchów, takich właśnie wszystkich roślin, które mają te wielkie, wielkie liście. I tutaj na ziemi, tutaj na pierwszym planie i drugim widzimy, jak one sobie tu pokrywają, pokładają się trochę na tym brzegu, piaszczystym, takim gniastym brzegu. Ja to pamiętam zawsze, jak w Kyrłowie na wakacjach właśnie na wsi chodziliśmy na ryby, to w takich miejscach na Bugu właśnie łowiliśmy sobie te ryby na dzikiej rzece i takie właśnie reminiscencje, że tak się wyrażę, wakacyjno-letnie właśnie mam i je też chciałem tutaj przełożyć na płótno. Więc Jacek, jak ja patrzę na ten obraz, to właśnie przenoszę się na tamte lata, tamte czasy, miejsca, kiedy te ryby wspólnie z przyjaciółmi, kolegami, bratem, tatą łowiliśmy. Więc to jest też taki bardzo przyjemny obraz. No i niżej. Od razu zapraszam Was niżej, bo to jest też, myślę, ciekawy obraz. W tym obrazie najbardziej przemawia do mnie atmosfera. Wyobraźcie sobie, że wstajecie rano latem po deszczu, który padał całą noc, zakładacie kalosze, ubieracie się cieplej i idziecie do lasu. Idziecie do lasu, żeby sobie pochodzić, żeby sobie pozwiedzać, żeby pójść, nie wiem, na grzyby, pozbierać runoleśne, cokolwiek. I to jest właśnie ujęcie takiego porannego, mokrego jeszcze lasu, który budzi się dopiero do życia. Na uwagę zwraca szczególnie ten element tutaj, który widzicie na pierwszym planie na dole obrazu, czyli kałuża. Kałuża wody, która się zebrała przez noc gdzieś tam w jakichś wykrotach i w niej pięknie odbija się właśnie troszeczkę już stający ten błękit, to słońce, które za chwilę zacznie operować i do południa ta kałuża już pewnie wyschnie. No i drzewa, które tutaj widzimy, one się tutaj też ładnie przeglądają w tej tafli wody. Całość kompozycyjnie myślę, że bardzo ciekawie wygląda.
ponieważ daje takiej trójwymiarowości całości pracy. No i jest przyjemne do oka, też nas przynosi właśnie w świat takich letnich wojaży, wycieczek, wędrówek na grzyby czy jakieś inne miejsce. Okej, okay. No jak już byliśmy troszeczkę w bardzo takim realistycznym anturażu moich tutaj obrazów, proponuję jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania przenieść się w zupełnie inny świat, a mianowicie taki bardziej impresjonistyczny, powiedzmy, bardziej taki już odjechany, nieoczywisty, a właśnie też malowałem serię takich obrazów, właśnie one pod tytułem Dżungla. I tutaj mamy właśnie przykład reprezentanta jednego właśnie z tych obrazów z tej właśnie serii. I tutaj widzimy właśnie dżunglę w takim impresjonistycznym, trochę szalonym podejściu, bo na pierwszy rzut oka widzimy ścianę roślin, ścianę drzew, ścianę składającą się właśnie z różnokolorowych kwiatów, pąków tych kwiatów rozkwitających, jakieś inne elementy rośliny, no pełno, jest to seria barw, seria kolorów, kształtów. I faktury, której nie widać. Tej faktury może tutaj nie widać, bo tutaj przede wszystkim jest to wszystko wykonane szpachlą malarską, co daje dodatkową właśnie fakturę, efekt trójwymiarowości, to wszystko, te liście, to wszystko wychodzi z obrazu do widza, do oglądającego. Różne kolory, różne pory dnia i nocy, różne kolory, natężenie światła, czy na zewnętrzne, czy sztuczne. To wszystko stwarza, że ten obraz pracuje i inaczej troszeczkę kolorystycznie wygląda rano, wieczorem, po południu czy w nocy przy świetle sztucznym. Jest to bardzo ciekawy obraz, który każdemu pomieszczeniu właściwie, myślę, że nada fajnego takiego dodatkowego jakby koloru i światła, piękna, bo rozjaśni właśnie i ubarwi właściwie wszystkie pomieszczenia, a zwłaszcza te takie bardziej stonowane kolorystycznie. Więc to są te wszystkie obrazy, które chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować. Mam nadzieję, że podobała Wam się dzisiejsza wycieczka. Ja tu przestawię. Takich właśnie wczesno jesiennych i letnich krajów. Wiosennych miało być. Wiosennych. Przepraszam, wczesnowiosennych i późnowiosennych. No wszystko zależy od interpretacji, ale nie jesiennych. Tak. To będą tematy na kolejne nasze spotkania. Więc ja dzisiaj bardzo się cieszę, że mogłem Was dzisiaj gościć w mojej galerii po takiej długiej przerwie. Wspominałem, że przerwa była długa, ale nie próżnowaliśmy, więc chciałbym się pochwalić od razu, co nam się udało przez ten czas zwojować. Może zanim przejdziemy do tych warsztatów, to jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli oglądacie tego nagranie, bo też parę osób wspominało, że będzie w pracy o tej porze, no faktycznie godzina jest taka może wczesno-popołudniowa, więc zapraszamy, żeby też komentować, pytać się. Te wszystkie obrazy są... Właśnie, tak, to jest najważniejsze i klucz, do którego chciałam dotrzeć później, ale od razu powiem. Oczywiście wszystkie obrazy są na sprzedaż, więc serdecznie zapraszam. Kontaktujcie się z nami, piszcie do nas, dzwońcie. Można je obejrzeć w Łodzi na żywo, tak w tej galerii, w której teraz jesteśmy. Albo możecie je po prostu widzieć, bo pokazujemy też je tutaj na Facebooku i są ceny, i są wymiary, i w związku z tym zawsze możecie napisać, zapytać albo na Messengerze, albo na innym wiadomości, albo na obrazy@tomaszgroma.pl i na stronie www.tomaszgroma.pl też te obrazy znajdziecie. Dokładnie tak. Więc zapraszamy do oglądania, no i do kupowania. Wysyłamy. Oczywiście wysyłamy w każdy zakątek świata, a też będzie nam bardzo miło gościć Was osobiście tutaj u mnie, czy w galerii, czy w pracowni. Chętnie popowiadam o warsztacie o malarstwie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, więc serdecznie zapraszam. Zapraszam Was również na mój kanał na YouTubie. Tam znajdziecie bardzo dużo filmów, krótszych, dłuższych, na których opowiadam o malowaniu obrazów, o różnych technikach malarskich i o tym wszystkim, co mnie kręci, czyli o sztuce właśnie malowania. Ale są tam też poprzednie spotkania. Są tam też wszystkie nasze poprzednie spotkania, więc jeżeli ktoś chciałby się cofnąć w czasie i zobaczyć poprzednie tematy, o których rozmawialiśmy, obrazy, które prezentowałem, to jak najbardziej również zapraszam. Tomasz Groma, kanał YouTube, tam może każdy wejść i wszystkie moje prace zobaczyć. Jeszcze kolejna rzecz. Jedna jeszcze rzecz, którą też chciałem się pochwalić i opowiedzieć Wam, że też są dostępne puzzle. Puzzle z moim obrazem, który możecie znaleźć na przykład na Allegro
i czy na moich stronach wejść, ja tam też prezentuję i linki, i informacje o tych obrazach, o tym obrazie, o tych puzzlach, tam są zdjęcia. I wyobraźcie sobie coś nowego, można sobie kupić puzzle, bardzo ciekawe, bo raz, że zrobione właśnie z drewna, takie bardzo, bardzo posz, eleganckie, na prezent super się nadają. Dwa, że one składają się z malutkich zwierzaczków połączonych ze sobą. No nie wszystkie, ale nie wszystkie, część ale jest. Część. Tak, tak. Więc jest to bardzo ciekawe, ciekawe puzzle pod względem jakby powiedzieć technicznym, ale również i wizualnym, artystycznym, bo tam widzę mój obraz dosyć skomplikowany, więc bardzo zapraszam jako challenge dla Was do układania tych puzli, bo myślę, że będzie super fan przy tym. Więc zapraszam, oglądajcie i kupujcie. No i oczywiście na koniec zostałem jeszcze jedną. A jeszcze informację. Ja tylko dodam do tych puzli, że jeżeli zgłosicie się do nas, dacie nam znać, że chcecie właśnie kupić, skorzystać z oferty, to właściwie mamy rabat od producenta na wszystkie. Nie tylko na te konkretne puzzle, ale na cały koszyk, więc jeżeli Dzień Dziecka się zbliża, więc taka mała sugestia. To myślę, będzie dobry prezent oryginalny. Więc po prostu napiszcie na Messengerze i dostaniecie od nas kod kupon rabatowy na cały asortyment. I fajny prezent dostaniecie na bycie w dobrej cenie. Okej, przejdę do ostatniej informacji na dzisiaj, a mianowicie ruszyliśmy już właściwie z warsztatami, zajęciami plastycznymi online dla początkujących, dla młodych artystów, malarzy, którzy chcieliby zacząć malować. Młodzi nie musicie być, ważne, że macie zacięcie, chęci. No młodzi, to każdy się czuje młody. Oczywiście, chodzi o to, że warsztaty są skierowane dla wszystkich, którzy chcą zacząć malować, chcą się nauczyć. I nie boją się, mają taką chęć, potrzeby wyrażenia siebie właśnie poprzez sztukę. Ja na moich warsztatach właśnie tego wszystkiego uczę. Dowiecie się, jak zorganizować sobie swój pierwszy warsztat, jak on powinien wyglądać. Dowiecie się, jakie narzędzia i materiały zebrać, media na początek, żeby one nie były bardzo drogie, żeby były takie wystarczające, żeby zacząć malować. No i po tym wszystkim szeregu informacji, szeregu tipów, które udzielam oczywiście, opowiadam o błędach, które możemy popełniać i popełniamy jako początkujący artyści. Krok po kroku, razem ze mną, przez kolejne lekcje naszego warsztatu malujemy wspólnie obraz. Więc gwarantuję Ci, jeżeli zapiszesz się na moje warsztaty, dwie rzeczy. Pierwsza, przede wszystkim super fun, zabawę i radość podczas malowania, czyli podczas procesu twórczego. A druga, jeszcze chyba większa radość, chociaż nie wiem, co jest większe już. To radość z gotowego, finalnego produktu. Produktu może źle powiedziałem, z finalnego dzieła sztuki, które stworzymy wspólnie. Dzieła sztuki, którym będziesz mogła się podzielić, pochwalić rodzinie, przyjaciołom, powiesić w domu albo dać komuś w prezencie jako oryginalny prezent, a myślę, że to będzie to oryginalny prezent, jeżeli stworzysz go właśnie własnoręcznie. Więc serdecznie zapraszam na moje warsztaty. Link do nich znajdziesz oczywiście na moich stronach internetowych. We wszystkich opisach moich filmów na YouTubie oraz wrzucimy tutaj oczywiście pod dzisiejszego live'a, którego dzisiaj mamy. A mianowicie mamy. Linki do tych obrazów, które prezentowaliśmy, też wrzucę tutaj w komentarzu później albo w podsumowaniu. W podsumowaniu znajdziecie w opisie do tego live'a, jak będziecie oglądać transmisję, to będą właśnie linki do tych obrazów, które prezentowaliśmy oraz do warsztatów i do YouTube'a też. Do YouTube'a też. I do puzzli też. Tak. I zapraszamy na te wszystkie strony, media, które tylko tutaj mamy. No bo sztuka to jest coś wspaniałego, czym warto się dzielić, oglądać, a jeszcze jak można to wszystko samemu tworzyć, a jest to proste i łatwe, zapewniam się. No to wycznie umierać i tylko otworzyć. Ciekawe, jakie obrazy następnym razem pokażę. No właśnie, piszcie w komentarzach, jakie chcielibyście obrazy zobaczyć w następnych naszych spotkaniach. Mogą być one kolorystycznie podzielone, mogą to być tematycznie podzielone obrazy, a może chcielibyście zobaczyć jeszcze jakiś inny pomysł, co tutaj z mojej sztuki chcielibyście, żebym opowiedział. Opowiem na pewno o jakichś ciekawych tipach, historii powstawania danego obrazu, moim pomyśle i przesłaniu, co ja chciałem tam pokazać i wyrazić. No i chętnie oczywiście usłyszę od Was to, co Wy na tych moich obrazach widzicie. Więc jeszcze raz zapraszam serdecznie do oglądania, no i oczywiście do zakupu moich obrazów i na warsztaty. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia na kolejnych live'ach. Cześć! Skoro nie ma pytań, to do widzenia. Do widzenia, pa, pa.